Dobry wieczór. Witam wszystkich serdecznie na naszym dość kameralnym spotkaniu dotyczącym platformy B2B. Zaprosiłem państwa po to, żeby tak naprawdę pokazać jakie są walory i korzyści z używania właśnie naszej platformy B2B. Platforma B2B w ogóle wszystkie platformy e-commerce takie elementy, które pozwalają na dokonywanie powiedzmy, zakupów, czy też pozwalają na przeglądanie oferty, co jest też bardzo często ważnym aspektem i elementem, są ewidentnie przyszłością. I tutaj podkreślam słowo przyszłość, ponieważ zaproszenie od GetResponse pojawiła się przeszłość. Nasz zespół zapytał, czy ty już coś nowego wymyśliłeś. Odpowiedziałem, że nie. Ewidentnie to była pomyłka, ale jest to faktycznie przyszłość, przyszłość, która tak naprawdę pokaże różne prędkości, różne prędkości, różne możliwości rozwoju firm, ponieważ ja już dzisiaj często słyszę i bardzo często rozmawiam, na przykład z wykładowcami logistyki i słyszę od nich, że tak naprawdę kody kreskowe to już jest dawno przeszłość, że różne narzędzia i aplikacje są też przeszłością i za chwileczkę ponoć świat ma pójść na tyle do przodu, że instalator chociażby wchodząc do obiektu będzie mógł za pomocą RFID, czyli takiego kodu radiowego, zaczytać, jakie są produkty zamontowane w tym domu i jakie gwarancje na przykład mają te produkty. Więc wracając na poziom, że tak powiem, platformy B2B i tego, dlaczego warto właśnie przejść na tą formę zakupów, czy zacząć z niej korzystać w ogóle, to właśnie to jest ta przyszłość i patrząc na to, jakie pokolenie w tej chwili instalatorów już się pojawia, instalatorów, którzy, którzy często rodzili się po 2000 roku, to to jest właśnie zespół ludzi, który już zaczyna w dużej mierze od pracy z platformami e-commerce'owymi z, z szerokim tak zwanym marketplace'em, czyli z, z tym, co, co daje możliwość zakupów globalnych i Tutaj takim przykładem to nie jest jakieś promowanie, promowanie nazw, to jest chociażby Allegro czy Amazon. To są platformy marketplace'owe, gdzie można znaleźć dużo produktów. Ja nie ukrywam, że jako, jako Install Consortium pracujemy w tej chwili nad dużym produktem, produktem właśnie marketplaceowym, i mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda się to pospinać i uruchomić i dać Państwu jeszcze więcej, że tak powiem, korzyści z tytułu. Właśnie uczestnictwa w świecie elektronicznym. Dzisiaj chciałem tak naprawdę pokazać, jak łatwo się osługuje naszą platformę B2B. Oczywiście od razu powiem, że ona, jak każda inna, nie jest bez wad. I, i czasami, czasami pewne produkty czy pewne elementy tej platformy są no może nie, 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 nie do końca doskonałe. Ale, ale nie ma czegoś takiego, że wszystko będzie doskonałe i mamy tą świadomość, ale dla, dla nas najważniejsze jest to, żeby mieć od Państwa informację zwrotną i taki feedback uzyskać, i automatycznie starać się go gdzieś tam wdrożyć, coś zmienić. I widzę, że z wersji na wersję tak naprawdę pojawiają się nowe rzeczy. Już teraz wiem na przykład, że w kolejnej wersji będzie parę fajnych opcji, które. Spowodują, że jeszcze łatwiej na przykład będzie można wybrać czy to grzejniki, czy jakieś inne produkty, ponieważ z pozycji jednego elementu będzie można wybrać różne rozmiary, co jest myślę, że bardzo ciekawym też elementem. Ale do rzeczy. Pozwolę sobie wyświetlić mój ekran. Tutaj udostępnimy kawałek przeglądarki. Ja bym tylko bardzo prosił, żeby ewentualnie ktoś w komentarzu potwierdził, że dobrze słychać i widać tą właśnie stronę, którą ja w tej chwili mam wyświetloną, czyli stronę startową naszej platformy B2B. Jeżeli ona się pojawiła, to gdzieś tam na czacie, jakby ktoś napisał wiadomość, że jest OK. Słychać i widać. Artur, dziękuję Ci bardzo. Jarosław również OK. Cieszę się niezmiernie. I od razu mówię, strona główna, prawda, to jest miejsce, gdzie się logujemy. Adres tej strony to jest b2b, czyli b 2 pisane przez C, to jest nasza nowa domena i również nazwa, nazwa firmy, bo jak Państwo zdążyliście zauważyć, zmieniliśmy nazwę, to jest też właśnie to pójście w przyszłość i ona ma bardzo duży związek z platformami e-commerce'owymi. Ponieważ o ile jesteśmy bardzo przywiązani do nazwy Tomek, która jest dla nas nazwą historyczną i, i na pewno dla wielu będziemy dalej Tomkiem, to patrząc w przyszłość mamy świadomość, że jeżeli to właśnie pokolenie osób elektronicznych zacznie szukać Tomka to może znaleźć Tomka Karolaka, Stottingera i całą masę innych Tomaszów w postaci osób ciężko już jest znaleźć wtedy naszą firmę i tutaj skrót od Tomek hurtownie instalacyjne, czyli THI jest chyba takim kompromisem dla naszej nazwy, ale wracając do serwisu internetowego Macie Państwo ekran logowania i tutaj należy podać trzy dane, które upoważnią Państwa jako użytkownika do tego, żeby się dostać. Oczywiście, żeby można było się zalogować, to taki akces należy wcześniej zgłosić swojemu opiekunowi, który dwie minuty założy Państwu, że tak powiem, konto dostępowe. I też, że tak powiem, wyjaśni, czy pomoże wyjaśnić, jak to, jak to jest. Jeżeli Państwo już macie to konto dostępowe, to jak najbardziej można się zalogować. Jeżeli nie pamiętacie państwo hasła, to też jest bardzo ważne, bo czasami taka sytuacja może się pojawić. To wystarczy kliknąć tutaj na dole Nie pamiętasz hasła i wtedy podajemy firmę i pracownik. Można podać firmę jako akronim, który jest u nas zapisany, ale nie każdy pamięta swój akronim, więc można również podać numer NIP. I po podaniu numeru NIP-u imienia i nazwiska danej osoby mamy wpisane zawsze według imienia i nazwisko, a następnie w kliknięciu przypomnij, na skrzynkę mailową do państwa powinien przyjść link, który w ciągu 30 minut należy użyć, to jest link do resetu hasła. Ja ze względu na to, że tutaj nie mogę wyświetlić skrzynki mailowej, to pominę ten, że tak powiem, etap klikania w ten link, ale jest to bardzo proste. Więc aby zalogować się wpisujemy albo THI w tym przypadku u nas, prawda, albo NIP. Ja się posłużę naszą nazwą, wpiszę sobie imię nazwisko. Podam moje hasło, które jest do systemu. I tutaj jest jedna ważna rzecz. Mamy regulamin serwisu B2B. Oczywiście należy się z nim zapoznać, ale w momencie, kiedy już się z nim zapoznamy, to wiadomo, że wpuścimy Państwa do środka dopiero po akceptacji tego regulaminu. Jak wygląda ekran główny? To może od tego zaczniemy. Pierwsza rzecz, która nam się rzuca w oczy, mamy oczywiście opisanego opiekuna. Tutaj możemy sobie sprawdzić, kto jest moim opiekunem. Możemy też wysłać do niego maila, czy też zadzwonić, bo tam jest numer telefonu. Mamy informację, jaki jest przyznany limit, jaki jest pozostały limit, kto jest zalogowany i w dalszej części mamy pasek, gdzie mamy opcję wyszukiwania towaru, mamy informacje, jakie produkty są obecnie w realizacji, mamy strefę klienta, czyli tutaj jest więcej jeszcze informacji, o tym będziemy za chwileczkę mówić. Mamy przechowalnie i mamy koszyki. Ja się na pewno skupię dzisiaj bardzo mocno na przechowalni i na koszykach, ponieważ w mojej ocenie jest to fenomenalny element. Co do promocji. Kolejny, kolejna linijka, promocje. Mamy tutaj promocję styczniową i tutaj już z tej promocji styczniowej możemy tak naprawdę w bardzo szybki sposób zadecydować, Jakie produkty chcielibyśmy zamówić. Oczywiście też możemy przejść bezpośrednio do tego produktu, zobaczyć opis i informacje na temat tego właśnie elementu. Wracając do promocji. Tak jak wspomniałem, możemy zaznaczyć i wpisać ilości produktów, które byśmy chcieli zakupić, prawda? I wtedy możemy jednym ruchem dodać te produkty do koszyka i one się dodadzą. Dobrze. Wrócę jednak na, do strony. Głównej. Jak Państwo widzicie, z, z okazji naszego jubileuszu tutaj zaplanowaliśmy 50 tygodni promocyjnych. To jest właśnie taka forma obchodów tego jubileuszu, przez to, że mamy COVID-a, nie możemy zrobić w tym, przynajmniej na początku roku, tak jak to było planowane, Gali, czy, czy spotkań z klientami, czy, 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 czy innych form świętowania, i podjęliśmy decyzję, że te środki, które były zaplanowane na sam początek roku, spożytkujemy na różne upominki i mogę tylko powiedzieć, że to są naprawdę już skalkulowane prezenty na poziomie ponad 200, jak nie 300 tysięcy złotych, przewidziane właśnie w różnych akcjach promocyjnych. I w tym tygodniu, akurat który się kończy, mamy akcję z Boszem. I mogę tylko tyle powiedzieć, że ci klienci, którzy dokonują faktycznie zakupów tych produktów Bosza, w tym tygodniu, na dostaną prezenty o wartości, no tam chyba było 3,5 tysiąca złotych, to jest taki aspekt, który jest ważny, ale co dla mnie najważniejsze też, my chcemy, żeby każdy klient wygrał, więc ci, którzy nie wygrają nagród, zawsze mogą liczyć na dodatkowe punkty, które są w ramach programu Partner i Consortium. I to są takie fajne informacje, że zawsze jak się Państwo zalogujecie do platformy B2B, to będzie, będą dwa świeże slajdy, te najbardziej aktualne z tymi promocjami jubileuszowymi. Dobrze. Po lewej stronie mamy drzewo produktowe. Proszę też zwrócić uwagę, że promocja, o której wspomniałem, to jest właśnie też taki ukłon w stosunku do naszych dostawców, z którymi prowadzimy te promocje. Dla nich zawsze wyciągamy tutaj na pierwszą pozycję taka, taka, taka będzie praktyka w całym roku link do wszystkich produktów promocyjnych, które są w naszej ofercie. ale oczywiście się nie tylko na promocyjnych produktach się żyje, i warto jest wspomnieć, że są tutaj pogrupowane towary w różnych elementach i tak jak powiedziałem wcześniej. No, każda platforma ma swoje wady. My na pewno też pewne elementy, że tak powiem, pominęliśmy, czy też nie wszystko jest. Proszę się tym nie przejmować, ponieważ ja rozumiem, że nie zawsze wszystkie produkty mogą być. Dla przykładu, w tym tygodniu dodawaliśmy na przykład MM100 Junkersowy, który no, po prostu został pominięty. Zawsze możemy oczywiście dodać to na Państwa życzenie i prośbę. Proszę oczywiście to zgłaszać. Tutaj mieliśmy sytuację, że jeden z naszych klientów znalazł parę, że tak powiem, nieś nieścisłości błędów. Nawet nagrodziliśmy, że tak powiem, tą aktywność, ponieważ ona była warta nagrody I, i, i mamy świadomość, że ta platforma będzie żyła wtedy, kiedy Państwo będziecie z nią żyć. Tak więc w bardzo, że tak powiem, prosty sposób możemy tutaj z pozycji, że tak powiem, szukania, przejść do różnych dziedzin, do różnych elementów, takich na przykład jak pompy ciepła, prawda, czy też grzejniki, czy też kotły gazowe. To są wszystko elementy, które, które w każdej chwili pozwolą Państwu na to, żeby się pojawić właśnie w naszym katalogu 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Wejdźmy sobie może w produkty, które są opisane tutaj jako Bosch Promocja i proszę zauważyć, że mamy tak naprawdę trzy możliwości przeglądania tego katalogu. Pierwsza z nich to są właśnie duże kafelki. Tutaj mamy duże kafelki i dzięki temu możemy obejrzeć duże zdjęcie, możemy zobaczyć opis i tak dalej. Bardzo prosiłbym, żebyście Państwo zwracali szczególną uwagę na to, jaki jest numer katalogowy, ponieważ to jest to, o czym mówiłem. Prowadzenie katalogu blisko 16 tysięcy pozycji czasami może spowodować, że no gdzieś w tym tej nazwie się pojawi jakiś ludzki tak zwany bubble i może być jakiś błąd. Kluczowym elementem jest zawsze dla nas kod towaru, bo on jest tutaj elementem bardzo ważnym. I tak jak powiedziałem, można przeglądać tą ofertę za pomocą kafelków, tak? Mamy zdjęcia, mamy jakiś opis i to jest jedna z opcji. Drugą opcję, którą Państwo możecie wybrać, to jest opcja, gdzie są te zdjęcia mniejsze, wtedy troszeczkę inaczej się układają pozycje. I trzecia opcja to jest opcja bez zdjęć. I ta opcja ma jedną dużą zaletę, i o niej właśnie chciałbym teraz powiedzieć, ponieważ ona się zachowuje bardzo podobnie jak opcja z promocji. Czyli można powpisywać konkretne ilości produktów, które byśmy chcieli, i następnie możemy te produkty dodać czy to do koszyka, czy do poczekalni. I mogę Państwu teraz pokazać, że zaznaczyłem właśnie parę produktów i mogę zrobić dodaj do koszyka. No, i teraz co jest ciekawostką w ogóle koszyków? Pierwszym elementem, który jest bardzo ciekawy, to możemy te koszyki nazywać. Czyli na przykład możemy nazwać ten koszyk jak, jako zestaw jeden dla Michała, powiedzmy. Mamy naszego pracownika, któremu chcielibyśmy zrobić zestaw, i mamy już pierwszy koszyk. Możemy powrócić do zakupów, prawda, i wybrać sobie kolejne produkty, tak, bo powiedzmy, że mamy dwóch pracowników, w którym chcemy uzupełnić stany magazynowe w elektronarzędziach i możemy dodać do kolejnego koszyka te produkty. I drodzy Państwo, zobaczcie, że przechodząc do tego koszyka. Mamy już drugi koszyk. Ten koszyk się różni od pierwszego, jest innym koszykiem. No i też możemy go również opisać jako zestaw 2 zestaw, zestaw dla np. Franka. I przepraszam, za Franka z małej literki. I OK możemy zapisać. I dzięki temu możemy tworzyć różne koszyki. Tak samo możemy tworzyć koszyki w oparciu o różne inwestycje, o różne budowy i dodawać produkty do różnych koszyków, i finalnie zamieniać te towary na faktycznie inne, inne dokumenty WZ. co jest bardzo kluczowe dla na przykład firm, które rozliczają swoje budowy na przykład według konkretnych elementów. Jak państwo zauważycie, tutaj mamy koszyk 1, koszyk 2, czyli my możemy dzisiaj w tej chwili już z tej pozycji wybrać jak już te koszyki koszyki zostały wybrane, stworzone, to możemy wybrać, że chcemy teraz dodać do koszyka 1, prawda? A na przykład ten produkt możemy dodać do koszyka 2. To jest bardzo duża zaleta. Kolejnym bardzo ciekawym elementem i tutaj chciałbym wejdziemy może faktycznie w takiego prokora, to jest jak nie wiem Państwo, czy Państwo oglądaliście szkolenie z Bosch'a czy prezentację w sumie handlową Bosch'a? To jest jeden z no, takich rodzynków tej chwili handlowych. Co Państwo widzicie? Po pierwsze widzicie, że nawet mamy zaplanowane dostawy towaru. To jest bardzo ciekawa rzecz. Tylko zwracam uwagę na, na to, czy że tutaj jest informacja, że mamy zaplanowaną dostawę, ale nie jest informacja, czy to jest dostawa pod konkretnego klienta czy nie. Ale ta Informacja tutaj oczywiście jest. Co możemy dodać? Możemy dodać jeszcze przechowalni. I to jest bardzo ciekawe narzędzie. Ja Państwu je wytłumaczę na, na innych produktach niż akumulatory, czy, 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 czy powiedzmy zestawy do Boscha. Ale jak widać, mamy opcję koszyka i przechowalni. Zamknijmy koszyk. Stwierdzam, że chciałbym zamknąć koszyk numer jeden. Wchodzę do koszyka. Sprawdzam jeszcze raz sobie ilości, prawda? Proszę się nie sugerować rabatem. To jest rabat mój techniczny, normalnie dajemy większe. I co możemy dalej zrobić? Po że to są produkty, które faktycznie chcę zamówić, oczywiście my możemy jeszcze je skorygować, bo stwierdzam, że nie, jednak to za dużo Lepiej, 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 troszeczkę mniej. Możemy tutaj opisać mój numer, prawda? Czyli, możemy mieć jakieś zamówienie własne. Możemy zadecydować, czy chcemy zrealizować to w całości, czy częściowo. Możemy stwierdzić, czy chcemy odebrać własny, czy chcemy, żebyście Państwo otrzymali to od nas bezpośrednio transportem. I tak naprawdę chciałbym zwrócić uwagę na ten punkt, na datę realizacji. Jeżeli ta data realizacji zostanie dzisiejsza, to ten koszyk, ten że tak powiem, to zamówienie wejdzie do faktycznie dzisiejszej realizacji. Jeżeli wybierzecie Państwo datę późniejszą, na przykład w przyszłym miesiącu, to ten element nie pojawi się u Państwa w ogóle w realizacji do dnia 4 lutego. I to bym prosił zwrócić uwagę i się nie wystraszyć, że jeżeli Państwo zrobicie datę realizacji późniejszą, że ten element faktycznie później się pojawi. Wrócę do dnia dzisiejszego. Możemy tutaj wybrać jakiś inny dodatkowy adres wysyłki. Możemy też wybrać, z którego magazynu chcielibyśmy ten towar odebrać, bo może się okazać, że chcecie Państwo ten towar odebrać, na przykład z innego magazynu, który standardowo jest Państwu przypisany. Co jeszcze jest ważne? Tutaj możemy oczywiście też napisać jakąś świadomość dla dostawcy. Ja napiszę test. Proszę nie realizować, bo test jest dzisiejszy na żywej badzie. Więc. Tutaj nie chciałbym, żeby nasza ekipa zrealizowała takie zamówienie, ponieważ ja już swoje zamówienia na te produkty zrealizowałem. No i teraz klikam, już zamówienie. I teraz my od razu mamy jako zamówienie potwierdzone, bo tak wybraliśmy i taką, taką, taką decyzję zrobiliśmy na tym koncie. Ale część z Państwa w tym miejscu ma informacje niepotwierdzone. I warto na to zwrócić uwagę i wtedy przejść należy do zamówienia czyli tutaj kliknąć się. Trzeba wklikać w ten numer zamówienia i tutaj w miejscu gdzie ja mam w tej chwili napisane potwierdzone będzie opcja potwierdź i dzięki temu potwierdzicie państwo zamówienie i to zamówienie wtedy faktycznie wchodzi do naszej sprzedaży. I jak państwo zobaczyliście jeden koszyk został zrealizowany drugi koszyk sobie wisi. Więc to jest fajne że można te koszyki przygotować sobie wcześniej. Przejdę do realizacji i jak Państwo widzicie, te elementy, które zamówiłem dzisiaj, prawda, przed chwileczką, one już są w realizacji, ale mam też zamówienia, które zostały zrealizowane, czy są w realizacji wcześniejszej i one są w tej chwili w toku. Jak widać, troszeczkę testowaliśmy tego bosza, tak więc yy, mamy mamy. Ileś zamówień, które są w toku. Możemy też oczywiście przejść do strefy klienta, i tutaj na tej strefie klienta troszeczkę się zawieszę. Możemy w danym okresie oczywiście przejrzeć wszystkie zamówienia, które były realizowane. Jeżeli Państwo chcecie przejrzeć jakieś starsze, należy oczywiście wybrać wtedy dalszą datę. Możemy też przejrzeć, czy były jakieś zapytania. I tutaj my troszeczkę zmodyfikowaliśmy opcję zapytania, i ja sobie pozwolę właśnie wykorzystać drugi koszyk. Jako zapytanie. I to zapytanie, drodzy Państwo, stanie się zapytaniem ofertowym. Znowu napiszę, że to jest test i kliknę, złóż zapytanie. Pojawia się, że tak powiem, informacja, że nie znaleziono dokumentu. Dlatego, że niestety Komarch ma inną troszeczkę opcję dotyczącą zapytań, są to zapytania tekstowe. My chcemy od razu zrobić dla Państwa ofertę i to jest ta oferta właśnie. Czyli nie poszło to w kierunku zapytań, tylko poszło w kierunku ofert. Więc jeżeli Państwo chcecie uzyskać ofertę na jakiś produkt, po prostu kierujcie do nas zapytanie. I to jest ta taka niedoskonałość, ale dzięki temu, że mamy tutaj ofertę, Państwa opiekun będzie mógł w tym momencie zająć się tą ofertą, na przykład zrobić specjalną wycenę na jakąś inwestycję, co jest dla Państwa myślę, że też kluczowym elementem. Tutaj oczywiście również możemy sprawdzić płatności, zobowiązania, czy też należności, jeżeli są takie i też ewentualnie przejrzeć je historycznie, jak to wyglądały. Tutaj się wyświetlą wszystkie informacje dotyczące, dotyczące ewentualnych przyszłych zobowiązań, czy też, tak jak wspomniałem, należności są również reklamacje. I tutaj drodzy państwo, ja niestety nie dodam nowej reklamacji, ale ponieważ nie mamy historii zakupowej jako firma u siebie nie kupujemy, ale tą opcję możecie wykorzystać jako opcję dodatkową, na przykład do zwrotów towarów. Ja gorąco zachęcam państwa do obejrzenia właśnie instrukcji na naszej platformie YouTube'owej na naszym kanale YouTube'owym. Tam jest taki 10 czy 15-minutowy filmik, właśnie pokazujący i opisujący w takim no, telegraficznym tempie, jak można używać tej platformy. I właśnie ta opcja reklamacji jest tam też opisana. Można właśnie przygotować zwrot towarów. Szczególnie to jest ważne w tych momentach covidowych, kiedy no, jesteśmy czasami zmuszeni do jakiś Zastosowania jakichś wydłużonych okresów zwrotów towarów czy reklamacji. Często są to przyczyny związane chociażby z tym, że ten produkt no, musi troszeczkę poczekać na to, aż uzyska status możliwy do obróbki. Co jeszcze mamy? Mamy tutaj również. Również swoje dane, mamy listę pracowników i może być taka opcja, że na przykład jest jakiś dokument do pobrania, na przykład umowa, którą mamy podpisaną, i że my ją skanujemy, możemy też ją udostępnić Państwu do pobrania w tym miejscu. Tak więc opcja, że tak powiem, strefy klienta jest tutaj jak najbardziej wyjaśniona i warto z niej też korzystać. Możemy również szukać towaru i na przykład uczepię się tego bocza, bo nie ukrywam, że jestem zafascynowany jednym produktem, a mianowicie tym produktem, tym motorem uterowo-obrotowym, ponieważ 12,5 J, drodzy Państwo, z baterii uzyskać, to naprawdę to jest szaleństwo i to jest odpowiednik SD Maxa, który notabene jest jeszcze lżejszy od urządzenia przewodowego, to jest dla mnie Totalna bajka i gdybym był instalatorem, to uwierzcie mi Państwo, że sam bym sobie go kupił, bo chyba jestem gadżeciarzem, tak mi się też wydaje. Ale wracam do, do, do tego, że możemy w prosty sposób wyszukiwać. i Teraz zwrócę Państwu uwagę na coś, na co yy, musicie zwrócić. Jeżeli Państwo yy, jesteście w tej chwili w narzędziach, w zakładce narzędzia, elektronarzędzia i tutaj byście zaczęli szukać grzejnika to wydaje mi się, że system może czasami Wam go nie pokazać. Warto, warto, warto sprawdzić, że czy się jest w elemencie głównym, ponieważ jak Państwo widzicie, jesteśmy w tej chwili w Bosch Promocje. On nie znalazł w Bosch Promocji grzejników. To jest właśnie to, na co należy zwrócić uwagę i co czasami irytuje klientów, którzy nie wiedzą o tym, że szukanie Produktów w tym miejscu zawęża się do tej kategorii, którą wybraliśmy. Jeżeli ja wybiorę kategorię ogrzewanie, to w kategorii ogrzewanie już grzejnik znajdę i to jest właśnie bardzo ważne. Jeżeli chcecie Państwo szukać w całym katalogu grzejników, to należy kliknąć tutaj na nasze logo, na THI i tutaj też Państwo znajdziecie grzejnik. Co jest jeszcze ciekawe, czasami możecie Państwo mieć problem z wyszukaniem jakiegoś produktu, jakiegoś grzejnika. Zwrócę uwagę na to, jak wyszukać grzejnik na przykład 22600 na 800 Tutaj, jak Państwo zauważycie, ja wpisałem 0,800. To jest celowe. Niestety, to jest zrobione po to, żeby się produkty sortowały po kolei. I dlatego jest 0,800. Jeżeli będzie to 1200, to wiadomo, że już jest w tym miejscu zrobione 1200. I w tym momencie na pewno Państwo znajdziecie ten produkt i on się pojawi jako pierwszy. Jak widać, tutaj się pojawił. Jest prawy, jest lewy i, i, i tak naprawdę nie ma żadnego problemu, żebyście Państwo ten rzędnik mogli już dodać do produktu. Uwaga na jedną rzecz, że im bardziej precyzyjnie podamy tutaj ten, zapis, ten, który jest dokładnie tym elementem u nas, w bazie zapisanym, tym szybciej znajdziemy produkt. Jeżeli byśmy spowodowali, że piszemy 22, 600 i 1200, to no, jak widzicie Państwo, znajduje system. Wszystkie miejsca, gdzie się pojawia 22, gdzie się pojawia 600, gdzie się pojawia 1200, jest to utrudnione szukanie. Jeżeli na przykład byście Państwo zamienili to 600 razy 1200, to na przykład pojawi się produkt, który też jest zbliżony. Dlatego szukanie jest tutaj dość kluczowym elementem i warto po prostu się do niego przyzwyczaić, ale to możemy zrobić tylko i wyłącznie wtedy, kiedy faktycznie będziemy normalnie na co dzień używać. Tej platformy, do czego oczywiście Państwa bardzo zachęcam. Część z osób już zastanawia się, co to jest tutaj, ten przykładowy plik prawda, CSV. To jest opcja, którą możemy użyć do na przykład zaimportowania jakiegoś konkretnego zestawienia. Przyznam szczerze, że nie trenowałem tego i nie będę Państwu mówić, czy to dobrze działa, czy to źle działa. Jak będę miał spotkanie następne z naszym informatykiem, to oczywiście pozwolę sobie tę tą opcję przetrenować i być może zorganizujemy kolejny webinar do tego, żeby Państwu o tym opowiedzieć. Ale jak już wcześniej wspominałem, wracam do czegoś, co się nazywa przechowalnia. Możemy dodać ten produkt do przechowalni. Co jest kluczem właśnie sukcesów przechowalni? Możemy dodawać tych produktów więcej, możemy sobie stworzyć tak naprawdę przechowalnię, która nam pozwoli stworzyć bardzo fajny element w postaci standardowych produktów, które kupujemy. I ja sobie pozwolę dodać, że tak powiem, elementy typu kwadra, na przykład. No, chyba z tego co kojarzę. I teraz dodam powiedzmy sobie, kocioł do, do przechowalni. Możemy oczywiście dodać do tej, do tej przechowalni jeszcze inne elementy, instalacji, prawda, które, które które w tym przypadku byśmy używali na co dzień. I do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że możecie Państwo w bardzo łatwy i szybki sposób stworzyć sobie taki szablon. Jeżeli jest coś powtarzalnego, jeżeli jest element, który jest powtarzalny, powiedzmy domek, typ, nie wiem, 45 metrów kwadrat, bo robimy jakieś jakiegoś dewelopera domki, które mają 45 metrów kwadratowych i na te domki jest zawsze, nie wiem, taka, takie zapotrzebowanie, to w tym momencie możemy, drodzy Państwo, ten, tą przechowalnię kopiować do koszyka. I jak ja skopiuję tą przechowalnię do koszyka, to zauważcie Państwo, że ta przechowalnia mi nie, nie uciekła, prawda, czyli teraz mogę przejść do koszyka, Mam w koszyku produkty na ten domek, prawda? Jeżeli się wrócę do przechowalni, to mam w przechowalni cały czas ten sam zestaw. Co więcej, pokażę Państwu jeszcze opcję następującą. Wybiorę nasz pakiet oze 3 czyli pompa ciepła Genia R, dodam również do przechowalni, ale stworzę sobie nową przechowalnię. Przejdę do przechowalni, zrobię, napiszę domek domek lux, powiedzmy, tak? I y, możecie Państwo wybierać sobie właśnie pomiędzy różnymi przechowalniami. To jest bardzo fajne, ponieważ dzięki temu zaoszczędzicie Państwo czas. Jeżeli sobie raz poświęcicie troszeczkę czasu i stworzycie y, jakiś szablon, y, powiedzmy, domku, a wiadomo, że zwyczajowo gdzieś tam, nie wiem, y, 300 metrów rury, 500 metrów rury, jakiś kocioł, jakiś rozdzielacz, y, jakiś, jakieś sterowanie, y, salusa na przykład, jakaś listwa salusowa, do tego jakieś inne rzeczy, y, to dzięki temu Możecie Państwo sobie stworzyć szablon i wchodząc tak naprawdę do naszego B2B, wybierając odpowiednią przechowalnię, przekładając ją dalej do koszyka, tak jak ja to przed chwileczką zrobiłem, można wtedy zmodyfikować, że na przykład, a, chcę tutaj tych grzejników 6, tych 3, tych 3 czy 2 i, i dwa rozdzielacze, bo mam taki pomysł, i tak naprawdę w tym momencie w bardzo prosty sposób możemy kliknąć, złożyć, że tak powiem, zamówienie do, do, do nas, do firmy, pod konkretny obiekt. Możemy też napisać, że to, to jest na domek, numer. 22, na przykład, i w tym momencie też macie Państwo jakiś opis. Możemy zostawić wiadomość dla sprzedawcy. Możemy też wybrać, czy chcemy odebrać to w całości. Co to oznacza? To oznacza to, że tak naprawdę, jeżeli jakiegoś, jakiegoś produktu nie będzie. Tutaj na przykład nie mamy tej osłony dolnej, na przykład, i tych konkretnych dwóch urzędników w tym momencie w magazynie nie ma, no to będziemy czekać z realizacją zamówienia w całości. Jeżeli Państwo wybierzecie częściowo, to będziemy mogli realizować częściowo. I znowu, jak kliknę złóż zamówienie w tym momencie, to zamówienie ląduje w naszym systemie. Tak jak wspomniałem wcześniej, ono jest w moim przypadku już potwierdzone. Tak więc, drodzy Państwo, to by było tak naprawdę na tyle. Ten system naprawdę nie jest trudny. on dla osób, które są początkujące, zapewne sprawia jakieś dodatkowe trudności. Co ważne, możecie się Państwo posługiwać również numerami katalogowymi. Ja Państwu też zwrócę uwagę na jedną rzecz, ponieważ pierwsze dwa znaki, które są w każdym numerze katalogowym, to są nasze indywidualne znaki, ale cała reszta to, są, to jest kod dostawcy, czyli na przykład w tym przypadku Bosza, Więc pisując Tutaj kod, który państwo macie w cenniku drukowanym, katalogowym od dostawcy, już widzicie, że od razu znajdujemy bruzdownicę, Więc poruszanie się po tym systemie, czy to z katalogiem drukowanym w ręce na samym początku, jako, jako wsparcie, czy też później przy wykorzystywaniu tych tutaj narzędzi, prawda? Jako drzewa, czy tak zwanej szukajki i wpisywaniu różnych słów, stwierdzeń. Jak ładowarka Gal, na przykład, która, która tutaj jest też zupełną nowością w Boszu, i, i też zachęcam Państwa, jeżeli korzystacie z produktów akumulatorowych, to y, tak naprawdę nie jest to ani trudne, ani skomplikowane w jakiś sposób. Y, I co najważniejsze, drodzy Państwo, nasi opiekunowie, którzy są y, tutaj y, dla Was, y, są gotowi do tego, żeby wam pomóc. Jeżeli sobie z czymś nie będą mogli poradzić, zawsze mają wsparcie naszego informatyka, czy też moje, bo tak jak w zaproszeniu było to wyraźnie napisane, osobiście jestem bardzo zaangażowany w wiele projektów, a ten projekt jest dla mnie takim konikiem, takim elementem, który jest ważny. I na koniec chciałbym zadać Państwu, że tak powiem, pytanie, i tutaj taką ankietę wyświetlić, czy używacie Państwo, że tak powiem, inne aplikacje B2B, fajnie by było, gdybyście Państwo odpowiedzieli, ja za chwileczkę tą ankietę wyłączę, jeżeli używacie, to fajnie, jeżeli nie, no to jest szansa na to, żeby faktycznie użyć tej platformy. To jest dla mnie bardzo ważny aspekt, żebyśmy mogli faktycznie sobie wspólnie pomagać i my jesteśmy na to otwarci i jesteśmy gotowi. Co jeszcze dla mnie osobiście jest ważne, za chwileczkę Państwu pokażę miejsce, gdzie w prosty sposób można się zgłosić do naszego B2B, ponieważ ważne jest, żebyście Państwo uzyskali dostęp, jeżeli w tej chwili go na przykład. Nie macie. Tak więc dobrze. Mamy już dwa głosy. Jeden głos na tak, drugi na nie. Widzę, że trzy głosy. Super. Tak więc brakuje nam jeszcze jednego głosu. W tej chwili mamy cztery osoby. Nie wiem, czy się pojawi, czy nie. Nie zmienia to faktu, drodzy Państwo, że jeżeli nie używacie, to myślę, że to jest właśnie właściwy moment. O, pół na pół. Super. To jest właściwy moment na to, żeby. Zacząć. I tutaj, jak Państwo widzicie, mamy pół na pół. Ten, w tym, że tak powiem, elemencie, odpowiedź. Mamy pytanie, jak stworzyć ofertę dla klienta końcowego? Drodzy Państwo, powiem wprost. Ciężko jest stworzyć ofertę wprost dla klienta końcowego, ale ta opcja właśnie zrobienia zamówienia, prawda? Ja Państwu postaram się pokazać tą opcję jeszcze raz. Już udostępnię ekran. 5: Potrzebuję dosłownie chwilki, żeby wybrać kartę, gdzie mam odpaloną właśnie naszą platformę B2B. Jestem z powrotem, czyli wejdę sobie w przechowanie, bo tak jak wspomniałem przechowanie to jest super element. Skopiuję do koszyka i przechodzę do koszyka. I teraz zmieniając tutaj opcję na zapytanie, możemy napisać na przykład "poproszę o ofertę dla klienta końcowego" i w tym momencie, jeżeli to państwo, to zapytanie Państwo złożycie, ono trafi do nas do systemu, to po konsultacji z naszym operatorem my przygotujemy dla Państwa tą ofertę dla klienta, klienta końcowego dokładnie w taki sam sposób, jak to się odbywa bezpośrednio u nas na ladzie. Tak więc nie stanowi to najmniejszego problemu, żeby tutaj, że tak wklikać, a nasz operator tylko i wyłącznie pod Państwa dyktando wydrukuje. Możemy oczywiście napisać, że ma być rabat 2% od katalogu. Szkoda, że tego nikt nie kupi wtedy, ale dobra. To oczywiście żartobliwie i w tym momencie bez najmniejszego problemu. Na takich warunkach ten operator przygotuje. Mamy też pytanie, jakie ceny klient widzi. I to jest bardzo trafne pytanie, ja odpowiadam wprost. Klient, czyli Państwo widzicie ceny, tak jak macie wpisane w system u nas, czyli system tutaj pobiera dane z karty rabatowej. W przypadku niektórych produktów są też promocje, i wtedy on pokazuje cenę z promocji. Moc. I to jest taka informacja, jak tutaj widać, ja mam wpisane 15% rabatu na narzędzia Boscha, co jest też totalną abstrakcją, ale na czymś muszę testować. I wtedy taki rabat otrzymuję. Przypuszczam, że jak wejdę sobie na jakiś inny produkt. Koledzy mi przygotowali, przygotowali inne rabaty. Nie wiem, chyba też 15%. No kurcze. Słabo, słabo negocjuje, widocznie, ale, ale tak, jest to standardowo wpisany jakiś rabat, po prostu systemowy. Ale jeżeli Państwo macie grupy rabatowe stworzone, a tak niemal wszyscy klienci u nas mają w systemie, to właśnie widzimy ceny takie, a nie inne. I odpowiadając na pytanie, tak, widzimy ceny katalogowe, co jest ważne, to jest cena z naszego systemu. Tutaj Państwo widzicie przekreśloną cenę, to jest cena katalogowa, oczywiście cena netto, i tu mamy cenę brutto, to są takie informacje. Co jeszcze ważne, jeżeli jest jakaś niezgodność, jeżeli widzicie Państwo, że ta cena się w jakikolwiek sposób nie zgadza, możecie oczywiście złożyć zamówienie i napisać: Proszę sprawdzić cenę na pozycję czwartą albo złożyć zapytanie właśnie ofertowe i poprosić o to, żeby przekalkulowano tą cenę. Ja powiem wprost, to tworzy zewnętrzny podmiot, to tworzy firma Komark. to jest bardzo duża firma, to jest, że tak powiem, firma, która też popełnia błędy i im większa firma, tym czasami gorzej. Powiem szczerze, że czasami zastanawiamy się, czy aktualizować się ten system do nowszej wersji, czy nie, ponieważ najpierw musimy zweryfikować, jak to wygląda. Dlatego też czy osobiście zachęcam Państwa do tego, żeby tutaj ten element związany właśnie z testowaniem platformy, czy też jeżeli czegoś nie znajdziecie, czy jeżeli będziecie widzieli jakąś niezgodność, żeby. Ten element państwa w jakiś sposób nie, nie zniechęcał, bo to jest narzędzie, prawda? My staramy się to narzędzie ulepszać i naprawdę pompujemy w to bardzo dużo, że tak powiem, zaangażowania, jak i też środków. Mamy świadomość, że w przyszłości wygra ten, który będzie no, bardziej sprawny informatycznie, kto będzie mógł szybciej zareagować. I co dla państwa ważne, wygra również ten, który no, szybko złożę zamówienie. Czasami do, będzie dochodzić do takiej sytuacji, że będziecie Państwo mogli okazję, mieli okazję przyjechać do nas do firmy, tylko i wyłącznie po to, żeby, nie wiem, usiąść przy kawie, a zamówienie już się samo będzie realizowało. Nie będzie trzeba czekać, czy to w kolejce, czy informować kogoś na ladzie o tym, że poproszę ten produkt, czy tamten produkt, ponieważ zamawianie w zaciszu, że tak powiem, swojego komputera też jest bardzo. Bardzo ciekawym elementem. Dobrze, ostatnia rzecz, którą Państwu chciałbym pokazać, to jest miejsce, gdzie możecie Państwo zgłosić swój akces. Zaproszenie, które Państwu wysyłaliśmy, gdzie można było zapisać się na bezpłatne web webinarium, było pod adresem www.techi.eCop przez CEPISANE, łamane przez formularze. I również nad, pod tym adresem mamy formularz zapisu do platformy B2B. Jeżeli Państwo nie macie dzisiaj dostępu. Albo myślicie, że nie macie, tak to tak naprawdę po napisaniu tutaj imienia, nazwiska, nazwy firmy, NIP-u, adresu e-mail, numeru telefonu i wyrażeniu zgody RODO, bo one są niestety konieczne, wysłanie zgłoszenia my niezwłocznie od, że tak powiem, rana jutro albo, że tak powiem, jeżeli jest to w ciągu dnia, to niezwłocznie, jak tylko ten mail przyjdzie, zaopiekujemy się tym, żeby Państwa konto zostało uruchomione. Jest to bardzo krótki proces, nie potrzeba do tego żadnych dodatkowych, że tak powiem, elementów i w niemal, że tak powiem, minuty ten proces zostanie uruchomiony, będziecie mieli Państwo dostęp do, do właśnie naszego B2B. Co jeszcze jest ważne? Możemy zarejestrować więcej kont. Jeżeli macie Państwo pracowników, którym byście chcieli udostępnić B2B, to możemy to oczywiście uruchomić w nieograniczonej ilości osób w Państwa firmie. To Państwo decydujecie, czy dana osoba będzie miała prawo do zamawiania, czy tylko i wyłącznie do przeglądania. Czy będzie mogła widzieć zamówienia, które składa na przykład właściciel firmy, czy nie będzie mogła. Czy będzie mogła widzieć ceny. Czy nie będzie mogła widzieć cen? Czy będzie mogła widzieć, jakie Państwo macie rabaty? Czy nie będzie mogła widzieć? Jeżeli Państwo stwierdzicie, że chcecie, żeby Państwa pracownik miał dostęp, ale bez cen, bez możliwości zamawiania na przykład, ale, ale tylko żeby mógł przeglądać, bo chcecie, żeby miał dostęp do rysunków technicznych, które też często się pojawiają w naszej platformie B2B, to też możemy uruchomić taki dostęp. Jeżeli chcecie Państwo dać pracownikowi takie uprawnienia, żeby zamawiał, ale na przykład bez widoczności cen, bo system ma to policzyć po prostu poza, zamówieniu, to nie ma najmniejszego problemu. Jesteśmy gotowi takie coś oczywiście uruchomić. Drodzy Państwo, yy, chciałem zrobić to w 30 minut, ale yy, czasami się rozgaduje. Cieszę się, że yy, mogłem się spotkać. Yy, szkoda w tak małym gronie, aczkolwiek jest to piątek. Mam świadomość, że yy, wiele osób jest zmęczonych po, yy, po weekendzie. Yy, po weekendzie, przepraszam, po tygodniu pracy. Yy, ja dlatego mówię weekendzie, ponieważ u mnie weekend wygląda tak samo jak tydzień pracy, więc czasami się mylę. Ale że wiele osób jest faktycznie zmęczonych. Niemniej jednak bardzo dziękuję tym uczestnikom, którzy wytrwali tutaj ze mną. Ten webinar będzie nagrany, tak więc będzie możliwość odtworzenia tego webinaru. I, I spojrzenia, jeszcze raz. Jeżeli Państwo będziecie mieli jakiekolwiek pytania, służymy chętnie pomocą. Ja jestem gotów, otwarty, tak samo jak nasi handlowcy i specjaliści, którzy obsługują naszych kluczowych klientów. Jeżeli widzicie jakieś błędy, jakieś problemy, zgłaszajcie nam, bo my chcemy to zrobić dla Was. Chcemy, żeby ten produkt był dobry dla Was. I oczywiście zachęcam do tego, żeby korzystać z tego narzędzia, z tej platformy, bo jest dostępna 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku, co jest myślę, że dla osób ceniących sobie czas i tych, które chcą być z ofertami zawsze pierwsze, to właśnie jest to duży aspekt. I co jeszcze jest fajnym elementem wszyscy, którzy dzisiaj nie dokonali zakupów w ostatnim dniu promocyjnym Bosza, Mogą dzisiaj, i jutro i pojutrze, czyli w sobotę, w niedzielę, złożyć zamówienia właśnie przez platformę B2B, nic straconego. I to jest właśnie fajne, że jeżeli ktoś nie zdążył dojechać i dokonać jakichś zakupów promocyjnych, a dana promocja trwa na przykład do końca tygodnia, czyli do, do niedzieli, to taka platforma B2B daje właśnie taką możliwość. I to jest kolejny aspekt na plus. Czyli inaczej mówiąc, jesteśmy trzy razy wygrani już w tym momencie. Drodzy Państwo. Bardzo dziękuję. Naprawdę jestem zadowolony z tego, że mogą się z państwem podzielić pewnym oczkiem w głowie nad którym pracujemy od blisko półtora roku. Nie ukrywam, że stworzenie takiej platformy to jest duży zasób czasowy i też zasób ludzki tutaj między innymi jeden z naszych pracowników, który się specjalizował właśnie w bazach danych, bardzo dużo czasu spędził na to, żeby te produkty były w sposób właściwy opisane. I tutaj tym, że tak powiem, podsumowaniem chciałbym zakończyć. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że do usłyszenia kolejny raz w większym gronie i miłego weekendu życzę. Pozdrawiam.